Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Sebastian Sikorski. Szanowny Panie Stanisławie, bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii środka ciężkości władzy w Polsce. Wiemy, że polski Sejm to pewnego rodzaju teatr, a reżyserzy siedzą za kulisami. Kiedy lewica dochodzi do władzy, wtedy szeroko pojęte służby ręcznie sterują polskim państwem za pośrednictwem polityków. Jak dokładnie wygląda to w przypadku naczelnika państwa i partii PiS? Przyznam szczerze, że trochę się pogubiłem, kto jest kim. Początkowo chciałem poprosić, aby skupił się pan w swojej odpowiedzi na środkach przymusu wewnątrz kraju, agenci, zabójcy na zlecenie, wpływy w mediach itp., ale kto w ogóle stoi za panem Kaczyńskim? Czy jest jakiś polski pośrednik, bezpieczniak? Czy instrukcje idą prosto z Izraela do naszego ukochanego naczelnika? Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję na goszczenie pana w swoim mieście w 2021 roku. No, dziękuję. Zobaczymy, czy to się uda. Wszystko zależy od tego, czy zbrodniczy koronawirus będzie mutował i czy nowe rodzaje szczepionek będą tutaj oferowane, bo jak będą, to epidemia będzie trwała, jak długo będzie trzeba. Ale wracam do pytania. Proszę pana, jak ja bym takie rzeczy wiedział, to już bym nie żył, albo bym był bardzo bogaty i wpływowy jako doradca doskonały. Nie wiem, można się tylko domyślać pewnych rzeczy. Kto stoi za naczelnikiem państwa? No, proszę pana, proszę zwrócić uwagę, kiedy naczelnik państwa odzyskał władzę. Wtedy, kiedy Polska ponownie przeszła, kiedy prezydent Obama zresetował swój reset w stosunkach z Rosją. W związku z czym Polska ponownie przeszła pod kuratelę amerykańską spod kurateli strategicznych partnerów, to znaczy naszej złotej pani. I wtedy wygrał pan prezydent Duda wybory prezydenckie, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w roku 2015. No i o tym, jak to może wyglądać, no to wskazują niektóre deklaracje pana Daniela Frieda, który w Departamencie Stanu jest wysokim urzędnikiem, on jest z korzeniami pierwszorzędnymi. On projektował transformację ustrojową, potem był nawet ambasadorem w Warszawie, żeby tu wszystko było tak jak trzeba. No a teraz pani Mosbacher. Pani Mosbacher, jak tam ktoś za bardzo się rozdokazuje, również z obozu dobrej zmiany, to pani Mosbacher tupała nóżką i zaraz wszyscy się tam mitygowali. Każdy już odzyskiwał poczucie rzeczywistości, więc no tak wygląda. A jak to wygląda w szczegółach, no to proszę naprawdę nie przeceniać moich tutaj możliwości wywiadowczych. Daniel DP. Szanowny panie Stanisławie, co było powodem, że ludność żydowska była na przełomie wieków wypędzana z krajów takich jak Egipt, Francja, Hiszpania, Rosja i inne? Czy była to zwykła zazdrość i zawiść, że mają pieniądze, chęć zemsty za to, że ukrzyżowali Chrystusa, czy może mieli ich serdecznie dość? Myślę, że ta chęć zemsty za ukrzyżowanie Chrystusa to nie odgrywała żadnej roli. Nawet chyba nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek był to pretekst. Preteksty były inne, te, które pan wymienia. Żydzi są inteligentni i potrafią się organizować. Nie tylko w skali jednego państwa, ale w skali tam znacznie szerszej. Co im daje rozmaite możliwości, stwarza im rozmaite możliwości. No i jak zwykle, kiedy nie możemy normalnymi sposobami konkurenta osłabić, no to wtedy tam zmieniamy konwencję i na przykład oskarżamy go o różne rzeczy, że studnie zatruwa i tak dalej. No i wtedy już jest inna rozmowa.
I no, zawiść też odgrywa w tym rolę. A poza tym, moim zdaniem, jednym z powodów takich żydowskich nieszczęść to jest przekonanie Żydów, naprawdę bardzo silnie zakorzenione tu w ogóle w religii żydowskiej to jest, że oni są narodem wybranym, że mają szczególną pozycję wśród innych narodów, no i że z tego tytułu mogą traktować inne narody instrumentalnie. W Talmudzie to jest opisane bez żadnej staroświeckiej rewerencji. Goje są uważani za istoty człekokształtne. No i goje to widzą. Trudno, żeby tego nie widzieli. A skoro widzą, no to budzą się w nich jakieś reakcje. Również i takie, że czasami mają ich serdecznie dosyć. No, proszę Państwa, mamy po I wojnie światowej Republikę Weimarską. Republika Weimarska w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej się znalazła, inflacja szalała, no nędza, trzeba było te reparacje wojenne płacić, nędza. I na tle tej powszechnej nędzy żydowska finansjera, plutokracja i tak dalej uprawiała ostentacyjną, luksusową konsumpcję. No jak ktoś myślał, że tak, coś takiego nie będzie zauważone, no to się głęboko mylił. I dlatego uważam, że Hitler wcale nie musiał się specjalnie wysilać, żeby w Niemczech zaszczepić taką niechęć, żeby nie powiedzieć nienawiść do Żydów. Nie musiał się specjalnie wysilać. Pan Daniel D.P., jeszcze jedno pytanie. Szanowny panie Stanisławie, Żydzi stanowią około 40% najbogatszych ludzi świata, według magazynu Forbes, a tylko około 2 promile światowej populacji. Czy jest tak naprawdę, co jest tak naprawdę tajemnicą ich sukcesu? Czy może pan wymienić kilka takich cech, co i co my Polacy moglibyśmy się od nich nauczyć? No, ja bym jedną cechę wymienił, że Żydzi, znaczy dosyć trudna historia tego narodu, nauczyła ich samoorganizacji, że muszą się trzymać razem, muszą się nawzajem wspierać, nawzajem, w związku z czym łatwiej im będzie przetrwać. No i ponieważ są inteligentni i spostrzegawczy, to bardzo szybko się przekonali, że najwięcej korzyści płynie z kontrolowania obrotu finansowego. A żeby ta kontrola była bezpieczna, to trzeba kontrolować również media i przemysł rozrywkowy. Przemysł rozrywkowy to później przyszło, jak ten przemysł rozrywkowy się narodził. Ale w epoce nowożytnej, kiedy powstały gazety, to Żydzi tutaj natychmiast zwrócili na to uwagę, a wcześniej kontrolowali obrót finansowy. Nawiasem mówiąc, to jest konsekwencja pewnych poglądów ojców Kościoła na obrót finansowy. Otóż święty Hieronim i święty Ambroży zastanawiali się, czy godzi się chrześcijaninowi pożyczanie na procent. No i doszli do wniosku, że nie. Dopóki chrześcijaństwo było tam religią nie panującą w Rzymie, tylko przeciwnie, tam zwalczoną, no to chrześcijanie nie pożyczali na procent, ale poganie pożyczali. System bankowy był rozwinięty bardzo, o czym świadczy również przypowieść ewangeliczna o talentach. Tam Pan Jezus mówi, że ten właściciel kapitału czyni wyrzuty temu słudze, który dostał jeden talent i go zakopał. Mówi, przecież mogłeś go oddać bankierom i zwrócić mi z korzyścią. Więc to pokazuje, że system bankowy był już wtedy bardzo rozwinięty. I dopóki chrześcijaństwo nie było religią panującą, a stało się to za cesarza Teodozjusza Wielkiego, chyba, jeśli dobrze pamiętam, w 395 roku po Chrystusie, no to lichwa nie tylko była grzechem, ale stała się przestępstwem.
przestępstwem. No, a przecież a potrzeby obrotu finansowego były, bo nie można było funkcjonować bez obrotu finansowego i ponieważ chrześcijanie nie mogli tego robić, no to zajęli się nim Żydzi. I dzięki temu uzyskali, można powiedzieć, prawie monopol na obrót finansowy. Bardzo dużo wynalazków, na przykład weksel czy czek, to są wynalazki żydowskie. W czym mieli ułatwienie, diaspora właśnie im to ułatwiała, bo w średnich wiekach przewożenie pieniędzy kruszcowych wiązało się z ogromnym ryzykiem. Poziom bezpieczeństwa był niski, byli rycerze, rabusie i jak taki wóz z pieniędzmi by zobaczyli, no to już tam ten właściciel tego wozu, o ile by w ogóle przeżył ten eksperyment, to już musiałby się z nim pożegnać. Więc bezpieczniejsze było coś takiego, że Żyd w Amsterdamie pisał list do Żyda w Genui czy w Wenecji, że okazicielowi tego listu wypłacił tyle i tyle tam sztuk złota. A oni się tam rozliczą. No i tak się właśnie działo. Więc przewożenie listu, z którego nikt inny nie mógł skorzystać, było bezpieczne. W odróżnieniu od przewożenia całego wozu z pieniędzmi. No i tak się to, i Żydzi to robią. Mało tego, wprowadzenie pieniądza fiducjarnego dało im nieograniczone możliwości kształtowania obrotu finansowego i z czego korzystają. Z czego korzystają? Przecież co to jest system rezerwy federalnej, który ma przywilej emisji dolara, a więc światowej waluty. To jest umowa 12 banków kontrolowanych właśnie przez starszych i mądrzejszych. Czego moglibyśmy się nauczyć? No właśnie tego, samoorganizacji powinniśmy się nauczyć i tego, żeby Polacy się przekonali, że wspieranie się wzajemne, zwłaszcza za granicą, no to jest korzystne. Korzystne. To nie jest taka, ta świadomość wcale nie jest taka powszechna. Także od tego byśmy się mogli od Żydów nauczyć. I Daniel DP jeszcze raz. Szanowny panie Stanisławie, wszędzie tam, gdzie wypędzano Żydów, następowało pogorszenie się ekonomiczne gospodarek i jakości życia. I tak na przykład Żydzi byli wypędzeni z Hiszpanii w 1490 roku i dzisiaj już nic nie zostało z tej dawnej hiszpańskiej potęgi. Podobnie było w Anglii, gdzie od 1290 do 1650 roku Żydzi nie mieli prawa pobytu i wtedy Anglia był to kraj, który niezbyt dobrze sobie radził. Dopiero kiedy w połowie 1650 za sprawą jakiegoś rozporządzenia Żydzi na nowo mogli się osiedlać i otwarcie wyznawać swoją religię, gospodarka Anglii odżyła, handel rozkwit i Anglia stała się światowym mocarstwem. Czy zatem zamiast nie lepiej byłoby zaprosić więcej Żydów do Polski, pozwolić im rozbudować biznes, a i Polska by na tym skorzystała? Wie pan, może by i skorzystała Polska, to znaczy kto? No Polacy może by i skorzystali na tym, że mogliby u Żydów pracować, bo Żydzi stanowiliby wtedy szlachtę, tak jak gdzie indziej, na przykład baron Rothschild. Chociaż nie piastuje żadnej funkcji publicznej, to ma bardzo duży ciężar gatunkowy, nie tylko w gospodarce, ale i w polityce. Tym bardziej, że to jest rodzina dosyć rozgałęziona i oni wszędzie są. Jak się porozumieją w jakiejś sprawie, to porozumienie też ma ciężar gatunkowy. Nie wiem, czy to, wie pan, po pierwsze nie jestem pewien, czy utrata imperialnej pozycji
pozycji Hiszpanii to nastąpiła dlatego, że Żydów stamtąd wypędzono, czy też dlatego, że pojawili się inni pretendenci do budowy imperium. I no, podam przykład. Hiszpanie budowali swoje imperium w oparciu o państwo. Króla, tam jego urzędników i tak dalej. Natomiast Anglicy budowali swoje imperium całkiem inaczej, jako serię prywatnych przedsięwzięć. Królowa Elżbieta, nawet jak tam brała udział w jakichś przedsięwzięciach, takich handlowych, a brała udział, no to na zasadzie takiej, na zasadzie zwykłego udziałowca. Owszem, ten udział miał ciężar gatunkowy, ale ona była zwykłym udziałowcem. Nie miała więcej władzy niż inny członek Stowarzyszenia Kupców Ryzykantów, na przykład do handlu z Indiami Wschodnimi, czyli Kompanii Wschodnioindyjskiej. Nie, więc to akurat tak się złożyło. Żydzi wzbogacili się między innymi na handlu niewolnikami. I to z tego powodu, że mieli już wtedy mieli bardzo duże wpływy, zresztą zawsze mieli bardzo duże wpływy w sektorze finansowym. Otóż handel niewolnikami to była taka gałąź handlu oceanicznego, który się rozwinął po odkryciu Ameryki, po wielkich odkryciach geograficznych. Ale to było przedsięwzięcie, które wymagało zainwestowania środków finansowych, zanim jeszcze cokolwiek się zarobiło. A więc albo zbudowania, albo adaptacji statku, najczęściej nie jednego, tylko flotylli całej statków, zamusztrowania załogi, zakupu żywności tam i tak dalej, no i środków na zakup murzynów, żeby ich tam przetransportować z Afryki do Nowego Świata. I najpierw no to wymagało nakładów finansowych i finansowaniem, całą inżynierią finansową tych przedsięwzięć, bardzo dochodowych, byli Żydzi. Żydowskie domy bankierskie europejskie. I bardzo dobrą ilustracją tutaj jest taka książka napisana przez Jakuba Attali, który jest Żydem, więc nie można go o antysemityzmu tam posądzać. Żydzi, świat, pieniądze, taka książka. I tam on cytuje list gubernatora Recife w Brazylii do króla. I między innymi król tam pisze, ten gubernator pisze, że handel niewolnikami został do tego stopnia opanowany przez Żydów, że licytacje się nie odbywają w święta żydowskie, a każdy, kto nie jest Żydem, to nie ma tam czego szukać. Więc Żydzi potrafili takie rzeczy robić i jestem pewien, że o mój Boże, przed wojną już był problem w Polsce z obecnością dużej liczby Żydów. No i co było? Była nawet władze, ówczesny premier Sławoj Składkowski bojkot ekonomiczny popierał do tego stopnia, że... Także nie wiem, czy ten pomysł, to wie pan, jest takie tam z Eneidy chyba. Timeo Danaos et dona ferentes. Boję się Greków, nawet jak przychodzą z darami, to ja to sobie, że tak powiem, tutaj zapisuję spisem na marmurze. I pan Wojtek Kalinowski. Panie Stanisławie, czy wszystkiemu winni są Żydzi? Pytam całkiem poważnie, oczywiście oprócz trzęsień ziemi, chociaż. Pozdrawiam z Melbourne i miło wspominam wspólną kolację. No ja też miło wspominam. Już mówiłem wielokrotnie, że Żydzi nie są winni wszystkiemu. Uchowaj Boże, poza trzęsieniami ziemi jeszcze wulkany są, fale tsunami i tak dalej, pożary, powodzie. Żydzi nie mają z tym nic wspólnego, chyba że któryś padnie ofiarą takiego kataklizmu. Natomiast mają pewne właściwości,
które no, powodują, że i pewien sposób postępowania praktykują, który powoduje, że nie są lubiani. Że nie są lubiani. I ja bym powiedział tak, jeżeli gdziekolwiek Jasio by nie poszedł, czy tu, czy tu, czy tam, to wszędzie jakieś wszyscy do Jasia mają zastrzeżenia. No to można podjąć takie podejrzenie, powiem, że przyczyna musi leżeć po stronie Jasia, że z jakiegoś powodu wszyscy Jasia nie lubią. To nie dlatego, że wszyscy są głupi czy źli, tylko że Jasio ma jakąś taką właściwość, która powoduje taką niezżyczliwą reakcję wszystkich, którzy z Jasiem się stykają albo z którymi Jasio się styka. I to trzeba o tym mówić spokojnie, bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. Proszę Państwa, i tym całkiem rozsądnym postulatem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi i do zobaczenia przy cykielu następnym.